pokazać dla lokalnej społeczności ten wspaniały obiekt, obiekt pracy i determinacji wielu, wielu osób. Starania o ten obiekt zaczęły się już w roku 2007, no i zaczęły się od Was, drodzy mieszkańcy, kiedy przyjęliście plan rozwoju lokalnego dla miejscowości, dla sołectwa Węgielscy, jako najważniejszy punkt zapisaliście odnowę, remont tej świetlicy. Myślę, że efekt końcowy jakby przerósł oczekiwania wszystkich. Obiekt nie tylko został wyremontowany, ale w zasadzie można powiedzieć, że powstał zupełnie nowy obiekt od podstaw. Szanowni Państwo, inwestycja nazywała się przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Węgielsztyn. Wartość umowy podstawowej to 528 900 zł brutto, wraz z robotami dodatkowymi i uzupełniającymi to kwota 578 731 zł brutto. Dzięki staraniom i uprzejmości lokalnej grupy działania LGD9 na czele z panią prezes Barbarą Dawcewicz, obecną tutaj na dzisiejszej uroczystości, w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w działaniu 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi, oś czwarta LIDER, uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 271 139 tysięcy złotych, czyli blisko 50% wartości tej inwestycji. Realizacją tej inwestycji zajmowała się firma Zakład Budowlano-Brukarski Leszka Wojtczyka z Węgorzewa, która pracę tę wykonała w terminie do 30 czerwca bieżącego roku. Szanowni Państwo, życzę, żeby ten obiekt tętnił życiem, żeby służył jak najwięcej tutejszej lokalnej społeczności. Tu jestem zgodny z tym, co powiedział sołtys. Ale żeby tradycji stało się zadość, chciałbym prosić osoby, które przyczyniły się do powstania tego wspaniałego obiektu. Poproszę przedstawiciela samorządu województwa, pana radnego wojewódzkiego Wiesława Pietrzaka, reprezentującego samorząd województwa, który dofinansował tą inwestycję do przecięcia wstęgi. Do przecięcia wstęgi. Poproszę również panią Barbarę Dawcewicz, prezesa lokalnej grupy działania LGD9, bez której nie byłoby tego dofinansowania. Poproszę Dymitra Pietrasza, radnego Rady Miejskiej, który naprawdę bardzo mocno zabiegał, aby w budżecie gminy Węgorzewo znalazły się środki na wkład właśnie do tej inwestycji. Poproszę starostę węgorzewskiego, panią Halinę Faj, bez której pomocy ciężko przebrnąć przez zawiłości procesu budowlanego. Zapraszam serdecznie. I poproszę również sołtysa Waldemara Piechockiego, reprezentującego lokalną społeczność. A ponieważ ta świetlica powinna służyć również młodym ludziom, to poproszę jakiegoś młodego mieszkańca Węgielsztyna również do przecięcia wstęgi. Bardzo proszę, jakiegoś ochotnika. Jest ochotnik, proszę bardzo. W takim razie w kolejności, jakie Państwa poprosiłem, proszę o nacięcie wstęgi. Thank you.
Uroczystości na lampkę szampana.